Dzień dobry widzowie. Okazało się, że dostałem bana na zawsze. Generalnie widzowie, nie, to nie jest żaden clickbait, to nie jest żaden żart. Jak widzieliście wcześniej, jestem w ogóle teraz na drugim koncie, czyli na Yoshi Hulanka. Szczerze, dokładnie nie wiem za co i mam nadzieję, że dowiem się na przestrzeni najbliższych dni. Ale generalnie chodzi na to widzowie, że traciliśmy 4 huge katy i generalnie dostęp do konta, na którym to wydaliśmy ponad 300 tysięcy robuxów na ten tryb. Dlatego nie wiem szczerze, co o tym myśleć, ale bardzo bym was widzowie prosił na samym starcie, żebyście zostawili lajka dla zasięgu tego filmu. Przy okazji komentarz jakiś, typu bump, możecie parę komentarzy napisać. I przy okazji możecie zasubować ten kanał z dzwonem, jeśli chcecie dowiedzieć się na przestrzeni następnych dni, co i jak. Serio widzowie, bardzo was proszę o to, żeby, nie wiem, udostępnić ten materiał, żeby serio zostawić lajka, żeby napisać jakiś komentarz. Ze względu na to, że dostałem bana po prostu widzowie. Na głównym koncie permban, czyli ban do końca. Już nigdy nie zostaną odbanowane. Nie wiem widzowie, co mam powiedzieć na ten temat więcej. Jakby niech ta wieść się rozniesie, że Yoshi Inba konto moje główne zostało bana. Miałem wam nagrać fajny odcinek, gdzie do banku wchodzę i po prostu daję wam jakieś pety fajne i tak dalej. A się okazuje, że generalnie to nie nagram tego filmu, bo po prostu mam bana na głównym koncie, na którym chciałem wam dawać pety. Dlatego widzowie, jeśli chcecie, żebym dalej nagrywał Pet Simulatora mimo bana i jakoś w miarę dobrze się trzymał, to na konto Yoshi Hulanka możecie zapraszać do banku i jeśli dacie mi jakieś pety typu 404 demony albo jakieś huge, to chętnie dodam was do znajomych widzowie, dlatego serio, proszę o wysłanie mi czegoś, będę bardzo wdzięczny, bo w sumie chciałbym nagrywać dalej, a w tym momencie nie wiem, co mam zrobić. Zostawcie lajka widzowie, bump komentarz i udostępnijcie, a ja idę spać, bo jest w sumie godzina 1:24, nie wiem za bardzo, co ze sobą zrobić. Trzymajcie się widzowie. Jak sprawa się wyjaśni, to dam wam znać. Obiecuję.